Witam wszystkich. Dzisiaj przyjechaliśmy na grzyby w to samo miejsce co ostatnio. Od tamtego czasu minęły 2 dni. Dzisiaj na parkingu tylko 2 samochody plus nasz. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Ja tutaj stanąłem sobie właśnie, żeby nagrać wstęp i widzę pierwszego brudnego nakręcenia grzybka. Zaraz go wam pokażę. Widzicie go już? Zaraz do niego podejdę. Schował się pod korą. O, i obok jest drugi. Tu jest jeden i tutaj drugi maluszek. Proszę bardzo. Zaraz je wykręcę i przykryję to miejsce tą korą, tak jak było. Jak grzyby wykręcam, nie wycinam. Przypominam, że obie metody są prawidłowe. Dzisiaj zbieramy tylko maluchy i średniaki. Żadnych większych, żadnych kozaków nie zabieramy. Tutaj się właśnie odwróciłem, żeby zawołać żonę i syna. No i jest, myślę, taki, który się kwalifikuje. Na razie sporą chwilę nikt nic nie znalazł. Tutaj kozaczki, ale ich nie biorę. Fajnie zrośnięte. Na razie mam wrażenie, że słabiej jak w poniedziałek. Kozaczki się trafiają, widzicie. Ale ich nie zbieramy. Ładne. Po długiej chwili dopiero się coś trafiło. Tak sobie rośnie. Ładne. Ale grzybów zdecydowanie mniej niż 2 dni temu. Tutaj mamy taką znajdkę żony. Tego oczywiście też zabieramy. Kawał drogi przeszliśmy bez grzyba we trójkę. Syn teraz znalazł. Idę do niego, żeby wam coś pokazać. Uważaj! Pod nogami! Widzę. O, jeszcze jeden. Patrzcie. Prześliczny. Taki. Tutaj takie cosik. Tutaj jeden. Ale ten to jest bajka. Najpiękniejszy. Super. A tutaj te, co znalazł syn. Malusieńkie. Dopiero co wychodzą. Tam też taki całkiem mini. I tutaj. Dobra, idziemy dalej. Grzybki obieramy na bieżąco. Niestety dużo z wakatorami. A tutaj takiego teraz wypatrzyłem z daleka. Patrzcie. Ten to normalnie wygląda jak z obrazka. Super. A tam widzę 3. Następne. Tutaj. Tutaj. Jeszcze gdzieś trzeci syn mówi. Dobra. A tutaj kawałeczek dalej. Żona. Takie 2 sztuki. Te są fajne. No, trochę lepszy fragment lasu teraz się trafił. Tam było kilka kozaczków. Tutaj też 4 sztuki. Fajnie sobie rosną, ale zostawiamy. Patrzcie, ile tu jest kozaków. Normalnie bym to zbierał, ale suszę na takiej suszarce zbudowanej z szamotowych cegieł opalanej drewnem. Bardzo czarnieją, zanim wyschną. Jakoś tam na elektrycznej, jak się suszyło, to ładnie wyglądały. Tutaj ktoś pociął prawego. Tam rośnie taki ładny kozak. Tutaj synek znalazł takiego prawdziwka. Tu jest taki malutki jeszcze. No jest tych kozaków tutaj też dookoła. Taki mogą wziąć. Dobra, te weźmy, pokaż. O, takie ładne, to trzeba zabrać jedno. Wyjątek zrobiliśmy. Tutaj patrzcie. Kapeć. W koszyczku na razie tyle.
nie za dużo. Tutaj jest taki wyrośnięty w słońcu. Tu kolejny. Też pewnie będą się ruszać całe. Doszliśmy już nieco dalej niż ostatnio. Ale grzybków mało. Tutaj teraz taki okaz, ale on też zostanie w lesie. Zrobię sobie tylko zdjęcia. Patrzcie, ładny. Fajnie rośnie. Dzisiaj zdecydowanie gorzej się chodzi. Jest duszno. No i tu kolejny grzybek do zdjęcia. Ładny. Sens na was. Idziemy już powoli do auta. Nie chce nam się chodzić, duszno. No i jeszcze po drodze się jeden taki trafił. Dużo robaka jest w tych grzybach dzisiaj. Jeszcze dwie sztuki, ale już coraz bliżej auta. Już tam widać kraj lasu. A tutaj jeszcze jeden się schował pod patyk. Fajnie rośnie. Jeszcze zajrzeliśmy w miejsce, gdzie w poniedziałek rosło to 8 sztuk. No i jeszcze dwie nowe sztuki się pojawiły. Oj, ale już mamy dość. Na dziś kończymy. Żona ta miała na liczniku 4,5 km. Różnymi trasami żeśmy chodzili, czyli każdy przy około 5 km. No i zapełnione dno w koszyku, nie wiem ile tu jest. Trudno mi powiedzieć, może z 2 kg grzybów. Może nie. Także 15 km gdzieś w nogach, żeby tyle nazbierać. Grzybów zdecydowanie mniej. Dużo z robakiem. Ale pochodziło się przyjemnie, choć teraz jest dość duszno. Na razie kończymy z grzybami. Poczekamy do jesieni. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.